bardzo serdecznie. Otwieram sesję numer 5 Rady Gminy Piekorzów, a tym samym drugą sesję nadzwyczajną, która zwołana została na wniosek pana wójta Zbigniewa Brodka. Wysoka Rado, na podstawie listy obecności stwierdzam, iż w dniu dzisiejszym na 15 radnych obecnych jest 15, co stanowi 100% frekwencji, zatem mamy prawomocne podejmowania wszelkich uchwał. Drodzy Państwo, zanim przystąpimy do przedstawienia porządku obrad, bardzo proszę pana wójta Zbigniewa Brodka o zabranie głosu. Pani przewodnicząca, panie i panowie radni, panie i panowie sołtysi, szanowni państwo. Otóż ostatni okres jest dla naszej społeczności i dla mieszkańców dosyć gorący. Tak jak powiedziałem, mówiłem parę miesięcy temu podczas kampanii, mówiąc, że w strategicznych sprawach gminy nie będę sam decydował. Także również w tej kwestii nie chcę sam decydować. Pokazaliście państwo dużą aktywność w ostatnim czasie, gdzie dzisiaj nawet odczytywałem państwa listy, czytywałem maile, również informacje przesyłane przez Facebooka. Tak jak mówię, wykazaliście państwo dużą aktywność. Wobec tego składam wniosek formalny o wycofanie projektu uchwał o zamiarze likwidacji szkoły w Jaworzni, jak i likwidacji gimnazjum, przepraszam, w Jaworzni. Drodzy państwo, przepraszam, w Łosieniu. Drodzy państwo, mamy świadomość tego, w jakiej jesteśmy sytuacji. Mamy plan naprawczy, który tak naprawdę okazuje się, że jest mało restrykcyjny, ale panie i pan dyrektor naszych placówek oświatowych wykazali bardzo dużą determinację, wykazując duże oszczędności w swoich jednostkach, ale dzięki temu zdecydowałem się również na to, żeby dzisiaj ten wniosek zgłosić. Ja zdaję sobie sprawę, że zapewne będzie to skutkowało, może nie skutkowało, natomiast w planie naprawczym nie wykażemy takich oszczędności, jakie od nas żąda ministerstwo. Niemniej jednak liczę na państwa taki list wsparcia i duże zaangażowanie pod tym listem. Sądzę, że jak społeczeństwo zareaguje dosyć mocno, to nasz projekt naprawczy będzie no, na pewno przychylnie przyjęty. Wobec tego jeszcze raz przeczytam wniosek o wycofanie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji gimnazjum nr 2 w Jaworzni, wchodzącego w skład zespołu placówek oświatowych w Jaworzni, jak również wycofuję projekt uchwały w sprawie likwidacji gimnazjum w Łosiu, wchodzącego w skład zespołu placówek oświatowych w Łosiu. Drodzy państwo, w Łosieniu, przepraszam. Ja liczę na to, że przy budowaniu, aktualizowaniu nowego planu naprawczego, to jest finansistą, ekonomistą, wykaże również zaangażowanie. Tak samo liczę na panie i panów radnych, że wszyscy staniemy na wysokości zadania i przyłożymy się, żeby ten plan naprawczy w jak najszybszym terminie powstał, bo dla naszej gminy jest to bardzo ważne. Dzisiaj, jak przypomnę, mamy na dzień dzisiejszy 36 milionów zadłużenia, w tym wymagalnych 16 milionów i to jest
Najistotniejszy to jest dług, który w tej chwili no, może nas pogrążyć, jeśli chodzi o te koszty wymagalne, dlatego ten program jest tak ważny, jak również myślę tutaj, że poparcie w liście poparcia ze strony Państwa duże zaangażowanie na to liczę, jak również Panie i Panowie Radni. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Panu Wójtowi. Drodzy Państwo, zatem w związku z tym, że porządek obrad został przegłosowany, zrealizowany, dzisiejszą sesję uznajemy za zamkniętą.